Oto Paweł. Paweł jest studentem Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i pokaże Wam, jak prosta jest rejestracja w naszym systemie IRK. Będziesz potrzebował komputera, drukarki, długopisu, białej teczki. Gotowy? Zobacz, jakie to proste. Wejdź na stronę rekrutacjaamuzbydgoszcz.pl i wypełnij wymagane informacje. Dodaj swoje zdjęcie. Nie. Nie takie. O! To będzie idealne. Wypełnij podanie. W zakładce zgłoszenia rekrutacyjne wejdź w dokumenty i dalsze kroki. Następnie wydrukuj podanie i potwierdzenie opłaty. Podpisz je. Włóż podanie i potwierdzenie opłaty do białej teczki. Na teczkę naklej pierwszą stronę podania. Wyślij pocztą białą teczkę na adres naszej uczelni. Widzisz, jakie to proste. Już teraz zarejestruj się w naszym systemie IRK. I pamiętaj, widzimy się w Bydgoszczy. Drodzy Państwo, jest nam niezmiernie miło powitać Państwa na dzisiejszym koncercie jazzowym, który jest w zasadzie kontynuacją wtorkowego koncertu jazzowego naszego Wydziału. Szczególnie witamy Państwa w imieniu studentów naszego Wydziału, pedagogów, a także władz naszej uczelni, pani rektor profesor Elżbiety Wtorkowskiej oraz pana prorektora profesora Janusza Staneckiego. Ja mam przyjemność przywitać w imieniu dziekana naszego kierunku, pana doktora habilitowanego Piotra Salabera oraz kierownika naszej katedry, pana doktora habilitowanego Marcina Gawdzisa. Drodzy Państwo, ogromna to radość, przyjemność, przywilej przywitać Państwa w imieniu pedagogów i chciałbym parę słów powiedzieć o naszym wydziale, który istnieje już od 2010 roku. Obecnie na naszym wydziale funkcjonują trzy kierunki studiów stacjonarnych: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, dyrygentura oraz jazz i muzyka estradowa. Katedra, kierunek jazz i muzyka estradowa specjalizuje się w zakresie wokalistyka jazzowa oraz instrumentalistyka jazzowa, a także prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej. To jest ogromny tygiel talentów, ogromny tygiel przepięknych, młodych ludzi, którzy kipią wprost energią, której Państwo dzisiaj będziecie świadkiem i z największą przyjemnością chcielibyśmy przekazać pałeczkę prowadzenia doświadczonym już we wtorek prowadzącym studentom. Zapraszamy panią Kaję i pana Alana. Życzymy wspaniałego odbioru i przepięknych wrażeń. To zaszczyt poprowadzić dla Państwa ten wspaniały koncert. Tym większy zaszczyt i w naszą stronę wyróżnienie prowadzić ten koncert jako studenci, ponieważ zawsze prowadzili go pedagodzy. Dziękujemy bardzo pani Emilii Hamerlik i panu Grzegorzowi Nadolnemu za słowo wstępu. W dzisiejszym koncercie będą mieli Państwo okazję usłyszeć wokalistów, jak i instrumentalistów w różnych kombinacjach zespołowych. Wykonają oni dla nas standardy jazzowe, jak i, co bardzo nas cieszy, autorskie kompozycje. Jako pierwsza zaprezentuje się skrzypaczka Marta Rubik ze swoim kwintetem. Będzie to utwór Peace autorstwa właśnie Marty. Marta jest studentką studiów magisterskich w klasie skrzypiec doktora Macieja Afanasiewa. Uczyła się w krakowskiej szkole jazzu w klasie Dominika Bieńczyckiego oraz uczestniczyła w warsztatach Ho-Jazz w Chodzieży, Summer Jazz Academy w Krakowie czy Urbanator Days. Marta pochodzi z Sosnowca, gdzie skończyła szkołę muzyczną. Mieszkała w Szwecji i Finlandii, a w swojej muzyce inspiruje się skandynawskim folkiem. Zespół Marta Rubik Quintet zdobył wyróżnienie na konkursie zespołów jazzowych School and Jazz w 2019 roku. Prywatnie Marta poła wielką miłością do kotów. Zespół Marta Rubik Quintet tworzy, jak sama nazwa wskazuje, pięciu muzyków. Ja jestem w tym składzie, więc poproszę Kaję o zapowiedź.
składu tego zespołu. Wspomniany już zespół Marta Rubik Quintet, oprócz liderki tworzą Sara Kosentka, fortepian, Maciej Domagalski, perkusja, Wojciech Grochowina, gitara basowa oraz Adam Balcerowski, saksofon sopranowy. Przed Państwem Marta Rubik Quintet w utworze Peace.
Dziękujemy Marcie Rubik i całemu jej zespołowi za tak piękne i klimatyczne rozpoczęcie dzisiejszego koncertu. Za moment ponownie usłyszymy jedną ze skrzypaczek naszej Akademii. Ewa Herman jest absolwentką Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie skrzypiec Wydziału Instrumentalnego. Obecnie jest związana zawodowo z Orkiestrą Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Poza współpracą z instytucjami kultury w Trójmieście jest pierwszą skrzypaczką i menadżerem zespołów kameralnych. Obecnie eksploruje kolejną specjalizację, jaką jest muzyka jazzowa na własnym instrumencie. Ewa Herman zagra dla nas utwór Karawan, kompozycja Juan Tizol, a towarzyszyć jej będzie zespół w składzie. Sara Kosentka na fortepianie, Wojciech Grochowina na gitarze basowej oraz Maciej Domagalski na darbuce. Przed Państwem Ewa Herman w utworze Karawan.
Teraz przed Państwem zaprezentuje się oktet, oktet instrumentalny, przygotowany przez asystenta Mateusza Krawczyka. Tutaj pragnę poinformować, że na naszym kierunku studenci biorą udział w zajęciach zespołów, na których mogą ćwiczyć bardzo potrzebną i spotykaną na co dzień w życiu każdego jazzmena charakterystykę pracy, czyli pracę zespołową. Pan Mateusz Krawczyk upodobał sobie pracę nad twórczością zespołu Yellow Jackets, grupy grającą jazz, zwany jazz fusion. Zagrają kompozycję Evening Dance, kompozycję Russella Ferrante, czyli pianisty zespołu Yellow Jackets. Zespół składa się ze studentów różnych roczników. Na saksofonie tenorowym zagra Jakub Przyborowski z pierwszego roku studiów magisterskich klasy profesora Macieja Sikały. Na skrzypcach usłyszymy Ewę Herman, która przed chwilą dla nas zagrała. Na gitarze elektrycznej usłyszymy Sylwestra Bugajaka, studenta drugiego roku w klasie doktora Piotra Olszewskiego. Na wibrafonie zagra Michał Bobak, student pierwszego roku w klasie profesora Karola Szymanowskiego. Przy instrumentach klawiszowych zasiądzie Judyta Klugowska, studentka pierwszego roku w klasie wykładowcy Adama Lemańczyka. Na gitarze basowej usłyszymy Marcina Nadera, studenta pierwszego roku w klasie asystenta Antoniego Olszewskiego. Na perkusji zagra Jan Szymeczko, student drugiego roku w klasie profesora Piotra Biskupskiego i asystenta Mateusza Krawczyka. Na instrumentach perkusyjnych usłyszymy Michała Chojnackiego, studenta drugiego roku w klasie profesora Piotra Biskupskiego. Tutaj trzeba jeszcze zwrócić uwagę, że przygotowanie utworu właśnie tego zespołu Yellow Jackets jest nie lada wyzwaniem. Wymaga wyjątkowego poczucia rytmu, zgrania zespołowego ze względu na mocno zaaranżowaną formę tych kompozycji. Są one naprawdę wymagające i tutaj ukłony w stronę zespołu, że właśnie przygotował utwór zespołu Yellow Jackets. Proszę Państwa, przed Państwem zespół instrumentalny przygotowany przez asystenta Mateusza Krawczyka w utworze Evening Dance.
Następną wykonawczynią dzisiejszego wieczoru będzie Daria Wojciechowska. Daria jest studentką pierwszego roku studiów magisterskich na kierunku wokalistyka jazzowa w klasie Krzysztofa Iwaneczki. Ukończyła Poznańską Szkołę Muzyczną drugiego stopnia imienia Mieczysława Karłowicza w klasie altówki. Na co dzień pracuje jako muzyk sesyjny. Daria Wojciechowska jest finalistką wielu festiwali, między innymi 12. edycji festiwalu Serca Bicie pamięci Andrzeja Zauchy czy 8. festiwalu Kolęd w Krakowie. Największą jej wokalną inspiracją jest dla niej muzyka soul, gospel i R&B. Dopiero zaczyna tworzyć własne kompozycje, dlatego jest nam niezmiernie miło, że jedną ze swoich kompozycji zechciała zagrać na dzisiejszym koncercie. Utwór Niebo został stworzony podczas kwarantanny. Jest połączeniem przeróżnych refleksji dotykających w tym trudnym czasie. Jest to kompozycja nostalgiczna, szczera, zapowiadająca poszukiwania nowych brzmień. Darii towarzyszyć będzie zespół w składzie Adam Lemańczyk przy fortepianie, Antoni Olszewski na kontrabasie, Mateusz Krawczyk na perkusji, a widzę, że wokalnie też towarzyszyć będą Filip Czarnecki oraz Klaudia Grot w chórkach. Zapraszamy Państwa na wysłuchanie utworu Niebo autorki Darii Wojciechowskiej. Kiedy łączy nas dzień, to nocą nie możemy spać. Tyle pustych wspomnień rozwiąz moich włosów wiatr. Połączymy myśli w jedno serce i nawet jeśli nie zjawisz się w deszczu, ufać Tobie będę ja. Przypomnisz sobie wtedy mnie, zagubione w łzach, odnajdę w kręgu życia cię. Postąpimy słusznie, dwoje myśli, poczujesz, że jeszcze wciąż się iskrzy. Moją drogę będziesz znał. Nie chcę
Jeszcze sprostowanie do mojej zapowiedzi tego zespołu Darii Wojciechowskiej. Oczywiście na gitarze grał jeszcze w zespole Maciej Klik, o czym niestety nie powiedziałem. Wspaniała to rzecz móc występować na scenie razem z pedagogami, co na naszym kierunku, na naszej akademii jest powszechną praktyką. Tylko się cieszymy, jak możemy występować razem z tymi doświadczonymi muzykami. Trzeba przyznać, że jest to naprawdę ogromne doświadczenie dla młodych adeptów muzyki. Chciałabym w tym momencie powiedzieć, tak przed momentem rzuciłam okiem na naszą transmisję na YouTubie. Bardzo Państwu dziękujemy za tak liczny odbiór. Mamy nadzieję, że miło spędzacie z nami czas. Tym samym chciałabym bardzo zachęcić do subskrypcji kanału Akademii Muzycznej oraz do lajkowania naszego fanpage'a na Facebooku. Tym samym będziecie mogli być na bieżąco ze wszystkimi koncertami oraz atrakcjami przygotowanymi przez Akademię Muzyczną w Bydgoszczy. Za moment usłyszymy zespół, który jeszcze 3 dni temu występował na egzaminie dyplomowym magisterskim saksofonisty Bartosza Haliniaka. Tak, zespół wykona kompozycję właśnie Bartka Haliniaka pod tytułem Seven Thrills. W skład zespołu oprócz wspomnianego dyplomanta wchodzą Dominik Haliniak, jego brat, student pierwszego roku studiów magisterskich z klasy trąbki doktora habilitowanego Marcina Gawdzisa. Na gitarze zagra słyszany już dzisiaj Sylwester Bugajak. Przy fortepianie nie zasiądzie nikt, natomiast na gitarze basowej usłyszymy Wojciecha Grochowinę, a na perkusji zagra Łukasz Gorczyński. Przed Państwem utwór Seven Trees Bartosza Haliniaka. Zapraszamy.
Tym razem na naszej scenie pojawią się pedagodzy wraz ze studentami. Jako solistka wystąpi przedstawicielka młodej kadry pedagogicznej Katedry Jazzu, instruktor specjalności wokalistyka jazzowa Klaudia Kaczyńska. Jest absolwentką Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w klasie wokalistyki jazzowej pani doktor habilitowanej Joanny Żółkoś z Zagdańskiej. Ukończyła również edukację muzyczną oraz prowadzenie zespołów muzycznych na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W 2019 roku zdobyła drugą nagrodę w Międzynarodowym Festiwalu imienia Andrzeja Zauchy Serca Bicie. W 2020 roku płyta Czesław Mozil i Grajkowie Przyszłości, do której nagrania przygotowała uczniów Szkoły Muzycznej Muzostacja, otrzymała Fryderyka w kategorii Album Roku Muzyka Dziecięca i Młodzieżowa. Klaudia tworzy również swoje autorskie kompozycje, a inspiracje czerpie z muzyki nowoczesnej, etnicznej, jazzowej i elektronicznej. W wykonaniu Klaudii Kaczyńskiej usłyszą dziś Państwo utwór Mantra autorstwa Jordana Rakei. Utwór ten jest muzyczną afirmacją dobrego życia, jak mówi wykonawczyni. Przedstawia również ponadczasową wartość, jaką jest wiara w lepsze jutro. Klaudii Kaczyńskiej będzie towarzyszył zespół, wyjątkowy zespół, złożony z pedagogów, absolwentów i studentów naszej uczelni. Na instrumentach klawiszowych zagra wykładowca Adam Lemańczyk, na gitarze basowej usłyszymy asystenta Antoniego Olszewskiego, na saksofonie tenorowym zagra student i mój dzisiejszy kolega Alan Balcerowski. I już pójdę się przygotowywać do występu. Dobrze, poradzimy sobie. Na perkusji usłyszymy asystenta Mateusza Krawczyka, na instrumentach perkusyjnych zagra student Maciej Domagalski, a wokalnie towarzyszyć będą magister Emilia Hamerlik, studentka Irena Ilczyszyn oraz absolwent naszej uczelni Kacper Andrzejewski. Serdecznie zapraszamy. Can't
9 lutego tego roku środowiskiem jazzowym wstrząsnęła informacja o śmierci jednego z najwybitniejszych twórców, pianistów i kompozytorów tego gatunku. Żaden muzyk nie wykorzystał koncepcji fusion z taką różnorodnością, inteligencją oraz nieskazitelnym smakiem jak Chick Corea. Napisał tak Len Lyon w książce 101 najlepszych albumów jazzowych. Najbardziej różnorodna i nieprzewidywalna postać w jazzie. Tak nazwał Chicka Corea magazyn Downbeat. Choć urodzony w Ameryce, miał włoskie korzenie. Dorastał w okresie bebopu. W wieku 8 lat uczył się gry na perkusji, co potem wykorzystywał w swojej grze na fortepianie. Już w bardzo młodym wieku zaczął interesować się kompozycją. W jego utworach wyraźne były wpływy muzyki latynoskiej, hiszpańskiej, klasycznej czy bebopu. Był założycielem zespołu Return to Forever. Współpracował z najważniejszymi postaciami muzyki jazzowej swoich czasów. Standardy jazzowe, takie jak Armando's Rumba, La Fiesta, 500 Miles High czy Spain, to tylko niektóre spośród rozpoznawalnych jego utworów. Twórczość tego znakomitego pianisty i kompozytora wziął na warsztat zespół przygotowany przez asystenta Grzegorza Nadolnego, w którego skład wchodzą Zuzanna Kosek, studentka pierwszego roku studiów magisterskich w klasie skrzypiec doktora Macieja Afanasiewa. Na saksofonie zagra Sebastian Dębek, dyplomant w klasie profesora Macieja Sikały. Sara Kosentka, dyplomantka w klasie fortepianu profesora Krzysztofa Herdzina. Na gitarze basowej zagra Marek Krause, student drugiego roku studiów w klasie asystenta Grzegorza Nadolnego. Na perkusji usłyszymy dyplomanta Patryka Dolepskiego z klasy profesora Piotra Biskupskiego i asystenta Mateusza Krawczyka. A na perkusjonaliach zagra student drugiego roku Bartek Wojke z klasy profesora Biskupskiego i asystenta Mateusza Krawczyka. Zespół wykona utwór Friends z płyty o tym samym tytule, kwartetu Chicka Corea. Przed Państwem zespół przygotowany przez pana asystenta Grzegorza Nadolnego w utworze Friends.
Szanowni Państwo, cały czas monitorujemy sytuację pod naszą transmisją i pozwolę sobie przytoczyć dwa komentarze, jakie przed chwilą dostaliśmy od Państwa. Trafiłam tu przypadkiem, a to tak świetny koncert. Brawa dla artystów. Pani Anetta z kolei napisała, jestem z Wami już drugi raz w tym tygodniu. Wspaniałe koncerty. Bardzo serdecznie się dziękujemy i cieszymy się, że są Państwo razem z nami nawet drugi raz w tym tygodniu. Zachęcamy Państwa do pisania komentarzy, ponieważ chociaż w ten sposób będziemy mogli wyrównać brak tych oklasków dzisiaj na sali. Tak, muszę przyznać też, że liczba słuchaczy, tak na wtorkowym koncercie, jak i na dzisiejszym, ciągle utrzymuje się powyżej 100 osób. Także bardzo Państwu dziękujemy. No i tak jak na wtorkowym koncercie ta liczba ciągle rosła podczas koncertu, tak liczymy, że dzisiaj też do końca doczekamy się może 200 osób przed odbiornikami. Myślę, że nawet i więcej. Nawet i więcej, tak, na to liczę. Drodzy Państwo, za moment usłyszymy kolejną kompozycję Chicka Corea. Tym razem w wykonaniu kwartetu i będzie to utwór Quartet No. 1. W tej kompozycji Chicka Corea usłyszymy Sebastiana Dębka, który zagra na saksofonie, Bartłomieja Wyrachowskiego na gitarze basowej oraz Macieja Domagalskiego na perkusji. A na fortepianie zagra Kacper Kasprzak. Proszę Państwa, przed Państwem utwór Chicka Corea Quartet No. 1. Thank you.
Po naszym apelu odnośnie komentarzy padł, słuchaj, nawet jeden komentarz w naszą stronę, czego naprawdę bardzo się nie spodziewaliśmy, ale pani Wiktoria napisała: cudowni prowadzący. Pani Wiktorio, bardzo dziękujemy. I rozumiemy. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Kolejnym zespołem, jaki zaprezentuje się na dzisiejszym koncercie, będzie trio pedagogów doktora Macieja Afanasiewa. Doktor Maciej Afanasiew ukończył szkołę średnią u wybitnej pedagog profesor Doroty Obijalskiej. Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie skrzypiec jazzowych oraz kompozycji i aranżacji. Występował w większości krajów Europy, USA i nawet w Chinach. Jest zdobywcą drugiej nagrody na ogólnopolskim konkursie młodych muzyków w Bydgoszczy w 2001 roku oraz wyróżnienia na ogólnopolskim konkursie jazzowym w Elblągu w 2001 roku. Wraz z Big Bandem Akademii Muzycznej w Bydgoszczy zdobył drugą nagrodę na 17. edycji Big Band Festival w Nowym Tomyślu. Kompozycja Macieja Afanasiewa, To co najlepsze, była wykonywana podczas The New York Wind Band Festival w Carnegie Hall w 2011 roku. Doktor Maciej Afanasiew jest również autorem pasaży jazzowych na skrzypce oraz Quo Vadis, transkrypcją utworów Zbigniewa Zajferta, wydanych przez wydawnictwo Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. I proszę Państwa, uwaga, w skład tria doktora Macieja Afanasiewa wchodzą asystent Grzegorz Nadolny na kontrabasie oraz profesor Piotr Biskupski na perkusji. A usłyszą Państwo znakomitą kompozycję Giant Steps wybitnego saksofonisty Johna Coltrane'a, nagranej na płycie Giant Steps, piątej studyjnej płycie Johna Coltrane'a
jako lidera. Przed Państwem trio doktora Macieja Afanasiewa. W utworze Giant Steps. Zapraszamy.
Słyszeliśmy bardzo ciekawą aranżację utworu Giant Steps, który w oryginale oczywiście był na 4, tutaj zagrany na 7. Podejrzewam, że autorem aranżacji był lider tria. Brawo. Proszę Państwa, teraz chciałem przybliżyć postać kompozytora kolejnej kompozycji wykonywanej na dzisiejszym koncercie. Bronisław Kaper, bo o nim mowa, to jeden z największych polskich kompozytorów muzyki filmowej czy jazzowej. Urodził się w Warszawie w 1902 roku. Większość swojego życia spędził w Hollywood, gdzie miał okazję tworzyć dla największych wytwórni światowego kina czy musicalu. Był kilkukrotnie nominowany do Oscara za muzykę, a w 1953 roku zdobył statuetkę za muzykę do filmu Lili, do musicalu Lili, przepraszam. Wiele z jego kompozycji filmowych zostało zapożyczonych przez jazzmenów i stało się standardami jazzowymi. Tak się stało na przykład z utworem On Green Dolphin Street, który spopularyzował Miles Davis. Czy z utworem Invitation, nagrywanym na przykład przez Johna Coltrane'a, Pata Metheny'ego, czy Joe Hendersona. Po wspomniany utwór Bronisława Kapera On Green Dolphin Street sięgnął zespół przygotowany przez Bartłomieja Halickiego. W skład zespołu wchodzą Michał Giłka, saksofon, Kajetan Sokolnicki, flet i saksofon, Paweł Suski, trąbka, Karol Szczupaczyński, wibrafon, Maciej Bąk, fortepian, Adrianna Misz, gitara basowa, Michał Chojnacki, perkusja. Tak, to powszechna, tak jak zapowiedziałaś, Kaju, Kajetan Sokolnicki zagra na flecie i saksofonie. W jazzie to się zdarza, tak, i sam sięgam chętnie po flet. W orkiestrach jazzowych też flet jest potrzebny saksofoniście często, żeby aranżer mógł osiągnąć charakterystyczne brzmienie w swoich aranżacji. Przed Państwem kombo Bartłomieja Halickiego w utworze Bronisława Kapera On Green Dolphin Street. Zapraszamy. Thank you.
Proszę Państwa, teraz dla odmiany wystąpi zespół. Ciężko jest mi zapowiedzieć ten zespół, ponieważ wczoraj, kiedy konsultowałem zapowiedź właśnie chłopaków, kwartetu, nie umieli mi zdefiniować, jak się nazywają i kto jest liderem. Uważają, że liderem są każdy z nich, każdy z tej czwórki, więc tak otóż mówię. Zagrają utwór Imaginary Landscapes i właśnie chodzi o krajobrazy Borów Tucholskich, gdzie chłopacy mieli próbę. I tak oczarował ich widok związany z Borami Tucholskimi, że wpłynął na tytuł kompozycji. Muzyka zespołu powstaje w wyniku indywidualnych inspiracji każdego z członków oraz skupia się wokół autorskich kompozycji. Największą inspiracją zespołu jest swobodna improwizacja. Może zapowiesz, Kaju, skład tego tajemniczego zespołu. Proszę Państwa, na trąbce usłyszymy Kajetana Sobieraja. Na gitarze Mateusza Bliskowskiego, na gitarze basowej zagra Bartek Wrachowski, a na perkusji Maciej Domagalski. Przed Państwem utwór Mateusza Bliskowskiego Imaginary Landscapes. Zapraszamy. Thank you.
Prezentuje się przed Państwem zespół o jakże nacechowanej nazwie Jested, którego liderem jest student czwartego roku w klasie saksofonu profesora Macieja Sikały, Jakub Przyborowski. Jakub pochodzi z Elbląga, gdzie skończył szkołę muzyczną drugiego stopnia w klasie saksofonu. Jest nadal związany ze swoim miastem, gdzie został już dwukrotnie uhonorowany jako stypendysta. Jakub tworzy muzykę dla swojego zespołu, a inspirację czerpie z muzyki rockowej. Usłyszymy autorską kompozycję Jakuba pod tytułem Synchronus, co ma odnosić się do charakterystycznego rytmu w utworze. W skład zespołu Jested wchodzą Michał Czwichocki na perkusji, Jakub Kreft, gitara basowa, Sylwester Bugajak, gitara elektryczna, Jakub Przyborowski, saksofon. Tak, to piękne, że tyle utworów prezentowanych na dzisiejszym koncercie piszą nasi studenci. A inspiracje, jak Państwo słyszą i widzą, są bardzo różne. Od folku przez krajobrazy rodzimych borów tucholskich po muzykę rockową. Przed Państwem zespół Jested Jakuba Przyborowskiego z utworem Synchronus. Thank you.
Szanowni Państwo, za moment pojawi się na naszej scenie solistka, studentka specjalności wokalistyka jazzowa z klasy instruktor Klaudii Kaczyńskiej. Barbara Wielebska jest studentką trzeciego roku, pochodzi ze Złotowa. Tam też ukończyła szkołę muzyczną pierwszego stopnia na flecie poprzecznym. W szkole średniej rozpoczęła naukę w szkole muzycznej drugiego stopnia imienia Fryderyka Chopina w Pile na tym samym instrumencie. Jednak przeniosła się na śpiew klasyczny, aby ostatecznie po roku, rezygnując ze szkoły muzycznej, skończyć na wokalistyce jazzowej, o której, jak mówi, tak naprawdę myślała od dziecka. Jednym z jej większych osiągnięć jest zaśpiewanie koncertu w Teatrze Wielkim w Warszawie razem z zespołem. Od 2 lat jej miłością są też góry i cały czas dąży do zdobywania coraz wyższych szczytów. Basia zagra z zespołem, w skład którego wchodzą Adam Lemańczyk przy instrumencie klawiszowym, Antoni Olszewski przy gitarze basowej, na perkusji zagra Mateusz Krawczyk, a na gitarze zagra Maciej Klik. Usłyszymy kompozycję Monin, muzyka Bobby Timmons i słowa John Hendricks. Jeszcze chciałem powiedzieć, Szanowni Państwo, prosimy o lajkowanie, czyli polubienie naszego filmu, jak i fanpage'u Akademii Muzycznej. Zapraszamy na występ Barbary Wielebskiej. I'm so tired of fading.
so tired of paying the dues. Everybody knows I'm Szanowni Państwo, jeśli w tym momencie przed ekranami wszystkich odbiorników znajdują się osoby, które chciałyby studiować na naszej Akademii, chcielibyśmy poinformować, że do 31 maja trwa rekrutacja. Więcej informacji możecie znaleźć na stronie rekrutacja.amus.bydgoszcz.pl. Zapraszamy Was serdecznie tutaj, naprawdę można rozwinąć skrzydła. O tak, wiem coś o tym, już studiuję tutaj 7 lat i w ogóle mi się nie nudzi. Proszę Państwa, niestety przed nami już ostatni podmiot wykonawczy dzisiejszego koncertu. Na zakończenie usłyszą Państwo Mental Trio, którego członkowie poznali się na studiach właśnie w Bydgoszczy. A teraz nadal odwiedzają swoją alma mater, ale już w roli pedagogów. Liderem tria jest wzięty aranżer, biegle operujący fakturą tak orkiestry smyczkowej, jak i zespołu rockowego. Wspaniały i wyrozumiały akompaniator, w pełni wykorzystujący potencjał solisty. Adam Lemańczyk, którego już dzisiaj wielokrotnie Państwo talentem mogli się nasycić. Dzisiaj usłyszymy go również w roli kompozytora. Trio poza liderem tworzą Antoni Olszewski i Mateusz Krawczyk. Wspaniali muzycy, poszukiwani członkowie sekcji rytmicznych bydgoskich, ale i nie tylko, zespołów jazzowych, rozrywkowych czy symfonicznych. Tak, trio zagra utwór Stan i tutaj ani tytuł, ani utwór nie powstały przypadkowo. Otóż Stan to jest dedykacja dla niedawno w tym roku narodzonego syna perkusisty Mateusza Krawczyka, który właśnie na imię ma Stanisław. Adam Lemańczyk w swojej wspaniałomyślności zadedykował tę kompozycję właśnie dla syna perkusisty Mateusza Krawczyka. Proszę Państwa, przed Państwem Adam Lemańczyk, Mental Trio w utworze Stan. Thank you.
Szanowni Państwo, tym pięknym akcentem jesteśmy zmuszeni do tego, żeby się już teraz z Państwem pożegnać. Chcielibyśmy bardzo podziękować za Państwa obecność przed ekranami, za poświęcony czas i za to zaufanie, że zechcieli Państwo spędzić z nami ten wieczór. Gratulujemy serdecznie wszystkim wykonawcom, wszystkim artystom, wszyscy spisali się na medal. Bardzo żałujemy, że nie mogli usłyszeć oklasków, ale mamy nadzieję, że późniejsze komentarze i miłe słowa im to wynagrodzą. Przyznają Państwo, że po tak pięknym zakończeniu, które zaoferowało nam Mental Trio Adama Lemańczyka, miałoby się ochotę na więcej. I tutaj może odeślę Państwa, jeszcze tych, którzy nie widzieli wtorkowego naszego koncertu. Jest jeszcze dostępny na serwisie Akademii, na profilu Akademii w serwisie YouTube. Także zachęcam Państwa do obejrzenia tego, nie powiem, że lepszego, ale może równie pięknego koncertu jak ten. Chcielibyśmy jeszcze podziękować Miejskiemu Centrum Kultury w Bydgoszczy, na którego scenie odbywał się dzisiejszy koncert. Miejskie Centrum Kultury często w swojej wspaniałomyślności udostępnia nam swoją salę koncertową, za co serdecznie dziękujemy. Dziękujemy również tym, których Państwo nie widzicie, a ja w tej chwili mam przed sobą jednego z panów, operatora kamery, ale jest ich tutaj naprawdę sporo. Bardzo dziękujemy operatorowi świateł, bardzo dziękujemy panu nagłośnieniowcowi oraz realizatorowi nagrania, które Państwo słyszą, Państwu kamerzystom. Co dodasz, Kaju? Dodam jeszcze, że zachęcamy Państwa bardzo serdecznie do subskrybowania naszego kanału, do polajkowania naszego profilu na Facebooku. Już tam niedługo wspaniała, jestem tego pewna, fotorelacja z dzisiejszego koncertu, dlatego zapraszamy bardzo serdecznie. Dziękujemy jeszcze władzom Akademii za to, że umożliwiły nam wykonanie, zagranie tego koncertu w tych trudnych czasach pandemii. I Państwu za obecność przed odbiornikami. Mamy ogromną nadzieję, że na przyszłych koncertach spotkamy się już w sposób tradycyjny i będziemy mogli spotkać się na żywo. Dzisiejszy koncert prowadzili dla Państwa Alan Balcerowski i Kaja Frankiewicz. Bardzo dziękujemy.